radio krakow Zgadza się, to prawda. Ja w tym czasie, jak doszło do tragicznej śmierci Heleny w Kociabamie, byłam w tym samym czasie w Ameryce Południowej, w Tupizie, w Boliwii. I e, jakby na początku e, to też bardzo mnie dotknęło, ta, ta cała historia, ale później po jakimś czasie sobie uświadomiłam, że to był dla mnie błogosławiony czas. Dlatego, że jak ja wróciłam do Polski, to mogłam popatrzeć w oczy mamie Arlety i powiedzieć, byłam tam w tym samym czasie i niech pani się nie martwi. Boliwia. E, są miejsca, które są faktycznie niebezpieczne, ale Boliwia jest bezpiecznym państwem. Wszędzie może dojść do takich tragedii. I jakby mogłam usiąść z mamą Arlety twarzą w twarz, wypić z nią kawę i powiedzieć: Niech się pani nie martwi, Arleta jedzie do bezpiecznego miejsca. A po drugie, no jakby to jest nasze powołanie misyjne i my jesteśmy gotowi podjąć to wyzwanie i jakby wziąć na siebie odpowiedzialność tego, co tam może się wydarzyć. A kiedy. Uh... Karolina wyszła z domu, to mama patrzyła ci głęboko w oczy i powiedziała, ja się boję córeczko. Tak, tak było. Wręcz były to słowa, nie jedź, że po prostu Albo nie jedź. nie jedź tam, chociaż. Bo też mama właśnie bardzo, pozdrawiam moją mamę, bo akurat słucha Jest też, okazja. więc serdecznie pozdrawiam. Mamo, słuchaj uważnie. Były takie, bo o ile decyzje, decyzje o, o wyjeździe przyjęli dobrze, to później właśnie była ta tragedia w Kociabambie, no to już się bardzo, bardzo mocno wystraszyli cała moja rodzina. A ty I nic, jedziesz? Ja nie czułam takiego strachu. W ogóle bardziej się przestraszyłam i martwiłam o nasze wolontariuszki, które tam są, czy im się nic nie stało, jak one się tam mają. Ale, ale ja w żaden sposób żadnego strachu w ogóle nie czułam, więc no, mama się boi, babcia się boi, wszyscy, wszyscy, cała moja rodzina. A ja jadę. A ja jadę, tak. Karolina Kufel, Arleta Pabian, dziewczyny z Salezieńskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu. No Słyszą Państwo, że odważne.